Cześć, witajcie z tej strony Matek. I w tym filmie gram w grę Brick Rigs. To jest też gra, chyba gdzie się niszczy auta, tak jak BMG, ale chyba to działa w trochę inny sposób. No właśnie, to jest chyba takie Lego albo coś takiego. Ta ciężarówka robi naprawdę bardzo dziwny dźwięk. Nie wiem, jakby poszli z mikrofonem gdzieś do jakiegoś 50-letniego auta i nagrali dźwięk od niego. Tutaj ładnie skoczyłem. W tym filmie to gra, która przetestuje, zobaczymy jak się to gra, zobaczymy jak się to niszczy, więc myślę będzie ciekawie, zaraz jak się to resetuje. O, dobra, naprawiłem auto i mnie teraz postawiło w jakimś innym miejscu, więc tutaj jest coś niebezpiecznego. No widzę, więc weźmy tutaj wiedźmy. O, to chyba ja jestem. O, wybuchło! Jak fajnie! O, to ja by jestem, o nie, no, co tu się stało, jeszcze raz. Ej, spadam? Ale nie wiem, weźmy tym razem taki autobus, chociaż nie wiem, dlaczego ja spadam cały czas. Już jestem koło garażu i teraz też jestem w jakimś innym garażu. Dobra, ciekawe to jest bardzo. Są tutaj jakieś samoloty. Dobra, nie wiem, ten wygląda dobrze. A jak się teraz tym lata? Nie wiem, to chyba nie działa. Weźmy jakieś inne auto. Coś, co jeździ, ten autobus na przykład, weźmy. O, ten autobus już ma troszeczkę chyba lepszy dźwięk. I tam chyba jedzie pociąg. Dobrze by było, jakby zniszczył ten autobus. Bardzo mnie ciekawi, co się wtedy stanie. Tędy chyba idą tory, czy to jest ulica? Tam jedzie ten pociąg. Dobra, tutaj są tory. Ej, wiedź na te tory, zanim ten tutaj przyjedzie. Dobra, postawimy autobus na tory, jak się teraz wychodzi, dobra. Więc jedzie on. Jest dźwięk? Ej, prawie nic się nie stało, koło tu odpadło tylko. Weźmy wróćmy do niego tutaj. Temu autobusowi się prawie nic nie stało. Ale jakbym go tutaj tak położył, tak żeby się zaklinował pomiędzy dwoma domami, albo coś takiego. Jak ten autobus się zaklinuje pomiędzy tymi dwoma znakami, to nie bardzo ciekawe, co się stanie. Weźmy tak, zaparkujmy. I w tym czasie, jak czekam na autobus, to weźmy... Ej, mogę tędy przejść? Nie, nie mogę. W tym czasie, jak na autobus czekamy, to wezmę jakieś inne auto. Tędy się wchodzi. Tutaj chyba jakiś pociąg jest. To coś chyba jest z Lego. No, chyba tak. Auto jakieś weźmy. Coś takiego fajnego. O, tutaj jakieś auto chyba jest, no. Ale ten dźwięk jest dziwny. Nie wiem, da się to zniszczyć? Da się to zniszczyć, ale to dziwnie tak do góry poleciało. Weźmy go, naprawmy. Nie no, to się rozpada, jak go naprawiam. Ojej, ja z niego wypadłem. Jestem też chyba takim jakimś ludzikiem w Lego. Albo jakoś tak. Ej, moje auto się postawiło tutaj na tych kontenerach. Ej, co się z tym autem dzieje? O, pociąg już jedzie, więc wrócę się do tego autobusu. Zobaczymy, co się stanie. Mogę na ten dach wejść albo jakoś tak? Chyba nie zdążę wejść na dach. No dobra, to i on jedzie. O jacie, coś się zacięło i wybuchło. I się pali. Co to? Co się dzieje? Ja mogę tym klockiem latać. Mogę go rzucać. Latać mogę klockiem. No, ciekawe, bardzo. To jest ogromne. Ciekawe, czy te domy kiedy się zniszczyć. W tym czasie, no, mogę spróbować. Więc się trochę rozpędźmy. Jadę 20 km na godzinę, 30. Weźmy w ten domek, wiedźmy. Nie, te domki są chyba niezniszczalne. Może te kontenery, albo te dziwne auta, co tutaj stoją? Ej, koło mnie ono odpadło. Nie, chyba nie da się tego zniszczyć. Więc te kontenery też się nie niszczą wcale. I to tam spada. Się psuje. Prawie wyleciał, to jest chyba strasznie miękki, albo jakoś tak. On spada, no spada, dobra. A może jednak nie spada? Jeszcze zauważyłem, że jest tutaj taka niszczarka. I wjadę teraz tym na tory. Już pociąg jedzie. Zdążę, tak, zdążę na pewno. O, jecie, to wybuchło. Pociąg jedzie. No i też wybuchło. Tutaj ta ciężarówka teraz stoi. No, ja dalej mogę w niej siedzieć tutaj. Chyba tego pociągu nic nie zatrzyma. No, da, więc to możemy, to sobie zrestartuję. Ojeju. Jednak da się ten budynek zniszczyć. Jeszcze tutaj jest takie coś z paliwem. Więc to wiedźmy. I to wybuchło. Więc weźmy jeszcze jakieś auto inne znajdźmy. Radiowóz. Po polsku nawet napisane, więc spróbujmy. Mogę zdecydować, gdzie to auto ma być. Dobra, nie wiem. Spróbujmy z tego budynku zjechać. Dobra, jestem na górze. O, dobra, spadam, spadam. Nie, nie spada. Dobra, spadam teraz. Ej, no. Prawie się wcale nie zepsuło. I to auto jeździ dużo szybciej. Zobaczmy, jak teraz ten domek tutaj wjadę. To mu się nic nie stanie i to auto też chyba tak się nie niszczy zbyt dobrze. Oj, i zauważyłem, że a moja postać się uśmiecha. No, ciekawe bardzo. No już widzę, gdzie jest ten mój garaż. O, tutaj jest to paliwo. Się w niej rozpędzi. O, ja cię.
Auto mi wybuchło i teraz samo jedzie. I się pali jeszcze. Weźmy z tego, wyjdźmy. Ej, ja się palę. Pociąg tam jedzie, właśnie go słyszałem. Z tego auta już chyba raczej nic nie zostanie, więc teraz tym wjadę do tej dziwnej miażdżarki, albo cokolwiek to jest. Tutaj jest ten mój garaż. Tutaj na górę można wjechać. Ojej, jeszcze tutaj ta ciężarówka duża jest. O, dobra, niszczy się. Właśnie tak jakoś bardzo dobrze nie niszczy jeszcze. Nie no, to auto we mnie wleciało i mnie zepchnęło. Nie mogę wstać? Weźmy kilka aut tam postawmy na drodze tego pociągu. Mamy tu jedno auto, to postawię tutaj, o tak. Z tego co wiem, to chyba tego pociągu się nie da zatrzymać. Ale to jeszcze sprawdzimy. Dobra, jest jeszcze więcej aut może? O, jeszcze jest to auto dziwne. O, jacie, ale ten dźwięk ma dziwny. O, jacie, z tym się tak dziwnie jedzie. No, bardzo dziwnie. No, ta ciężarówka normalnie uciekła mi. O, tam pociągiem mogłem być. Weźmy może... No, czekajcie, zaraz wrócę, tylko... Dobra, mam ręczny. Jedzie i mam kamerę z pociągu. No, ja chyba tutaj siedzę. Cześć, na imię mam Bob, tutaj piszę. No, ale mnie bardzo ciekawi, dlaczego ja tutaj tak jestem na tym pociągu. Już jest ten samolot, którego nie mam pojęcia, jak się używa. Jeszcze to już roku wezmę, tak stanę inaczej trochę. To koło odpada cały czas. O, jacie. Tak będę jechał w ten pociąg, zobaczymy, co się stanie. O, jacie. Ej, no, jakie mam to auto postawić? Dobra, już mogę jechać. Więc ten pociąg jest... Wypadłem tutaj z pociągu, tutaj. Ale już się zbliża powoli. Więc weźmy tak, jedźmy się, steszmy z tym pociągiem. Tak, już sam jedzie. Ciekawe, czy da się tutaj włączyć się zwolnione tempo. Prawięć się uderzamy. No i po prostu pchnęło tą moją ciężarówkę, jakby jej tam nie było. A więc ta gra była, myślę, bardzo ciekawa. Jeżeli chcecie obejrzeć więcej filmów na temat podróbek BeamNG, to kliknijcie na ten, który się wam teraz pokaże na ekranie. Więc jeżeli nie chcecie pominąć żadnego kolejnego filmu, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Cześć! Ojej, ten dom w ogóle się nie zepsuł.